Nie znałem Ethana Cartera, ale on znał mnie. Gdzie policja nie pomoże, a ksiądz nie uwierzy, tam wzywany jest Paul Prospero, czyli ja. Dzieciaki takie jak Ethan piszą listy. Dostaję ich mnóstwo. List od Ethana wyglądał jak każdy inny, ale były w nim rzeczy, o których żaden mały chłopiec nie powinien wiedzieć. Są miejsca, o których istnieniu niewiele osób ma pojęcie. Ethan znał je na wylot. Jeszcze zanim wszedłem do Red Creek Valley, czułem wciągającą mnie tam ciemność. Wiedziałem, że Ethana Cartera nie znajdę pukając do drzwi jego domu. Na to było za późno. Żeby go odszukać, musiałem zrozumieć, co to miejsce próbowało przede mną ukryć. Ethan, mówiłem ci, żebyś się tu nie bawił. Ale dziadku, napisałem coś dla ciebie. To miłe. Dziękuję. Ale idź już, przeczytam później.
Red Creek Valley. Zwykłe, spokojne miejsce. Życie nauczyło mnie dwóch rzeczy. Tak naprawdę nigdzie nie jest spokojnie i żadne miejsce nie jest zwykłe. Ethan przestrzegał, żebym nie dał się zwieść pozorom. Nie musiał się o to martwić. Rozwiązałem dziesiątki spraw, setki. Ta miała być moją ostatnią. Wiedziałem to od początku.
Dennis, posłuchaj! Możemy go zniszczyć, wiem jak! Nie da się, Ethan. Nie można zniszczyć czasu. A tym właśnie jest. Wiecznością. Gale, skarbie. Nie ma innego wyjścia. Travis, gadaj, gdzie jest Ethan. Już! Daję uśpionemu to, czego chcę. Czego wszyscy chcemy. Słuchaj, staruszku. Czas iść do domu. Nie! Nie! Znikaj to, do cholery. No już, wynoś się. Zamknij oczy, Travis. Dziadku, stój, nie podchodź! Ethan, ja też jestem chory. Czuję w sobie uśpionego. To walcz z nim! Ja muszę zniszczyć ten pokój! Korwus! Przykro mi, Ethan. Nie mogę ci na to pozwolić. O nie. Coś zwróciło rodzinę przeciwko Ethanowi, ale jego dziadek próbował się temu oprzeć. Wiek ułatwia zmagania z tym, co żywi się nienawiścią. Nie ze względu na doświadczenie czy mądrość, ale dlatego, że starość to zmęczenie. Jej nienawiść jest mało przydatna.
Wyłaź z mojego pokoju! Opowiadania i opowiadania, nic tylko opowiadania. Wynocha! Czytałem kły, podobała mi się bestia. Przynajmniej wyrwała się z tego zadupia.
Od dawna nie przejechał tędy żaden pociąg. To było jedno z takich miejsc. Jak wiele innych w tym kraju, oderwanych od reszty świata, skazanych na przeistoczenie się w najgorsze wersje samych siebie. Spod tej zgnilizny wypełza mrok. Widziałem mnóstwo sposobów, w jakie ludzie krzywdzili innych i samych siebie. Winą za to obarczamy przymus, egoizm, szaleństwo. Krótko mówiąc, jeśli można coś nazwać, można to kontrolować. Ale są na tym świecie rzeczy, których nazwać nie sposób.
Co tak stoisz? Szpiegujesz mnie? Nie. Jasne. Na czym dokładnie polega twój problem? Na niczym. Przestań zostawiać wszędzie te swoje głupie kartki. Tylko ludzi straszysz.
Coś ty zrobił najlepszego! Nic. Znalazłem pokój, wszedłem do środka, to wszystko. Też to czujesz, prawda? Coś z domu Van de Griffa. Czuję. Musisz porozmawiać ze swoim synem. Znów kręcił się obok domu Van de Griffa. Podobno znalazł jakiś tajny pokój. Ach tak. Dobra, porozmawiam z nim. Tato, jest coraz gorzej. Nie przestają gadać o tym całym uśpionym. Wiem. Nie wiem tylko, ile jest w tym prawdy. Travis, daj spokój Ethanowi. Widziałem, jak na niego patrzysz. Niczego nie rozumiesz, prawda? Nie masz pojęcia, co się dzieje. Musisz nam pomóc. Nie ma innego wyjścia. On chce Ethana. Powariowaliście. Wszyscy powariowaliście. Moja wina. Nie chciałem, żeby tak się stało. Bliscy obwiniali Ethana. Czymkolwiek była istota, którą sprowadził, uznali, że zrobienie mu krzywdy będzie najlepszym sposobem na rozwiązanie problemu i ukojenie ich rozszalałych zmysłów. To, co opętało Carterów, wciąż gdzieś tu było.
to nasz syn. Chad wsadził do krypty naszego syna. I zamuruje go. Odda go uśpionemu. Na zawsze. Wiesz, że on jest niegroźny. Wiesz, że źle robimy. Chad, skończ murować, zanim dojdzie do siebie. Moje oko. Daj mi to obejrzeć. Odwal się, to wszystko wina Dale'a. Powinien nam pomagać. Dale to tchórz. Zawsze taki był. Fakt. To tchórz. Chad, zostaw go! To twój brat, zostaw go! O Boże! Co tu się dzieje? Gdzie Ethan? Mieliście się tym zająć. Uśpiony musi przestać śnić. Twój wujek Chad nie żyje. Wrony. Ethan. Tak nie można. Ethan to nasz syn. Tato, muszę się dostać do kopalni. Do kopalni? Mój klucz. Nie wiem, gdzie jest. Dam sobie radę. Obok bramy jest taki ukryty tunel. Po prostu trzymaj mamy z daleka ode mnie. Jest chora. Wy wszyscy jesteście. Uśpiony musi przestać śnić. Ethan zakłócił jego spokój. Czymkolwiek jest uśpiony, wydostał się na wolność, zatruwając umysły bliskich Ethana. Co martwi mają do powiedzenia? Aż dziw bierze, jak niewiele. Martwi nie potrafią wyjaśnić, co znaczy być martwym. Schodzą po schodach znikających pod ich stopami, zmierzając ku nieosiągalnemu blaskowi wspomnień.
Przeszedłem przez zbyt wiele portali. Byłem obecny w zbyt wielu światach jednocześnie. Fragmenty mnie zostają po drugiej stronie. Czekają. Za każdym razem, gdy wracam, zabieram ze sobą okruchy tych światów. Czym są duchy? To smutni wysiedleńcy. Wspomnienia. Bez domów. Ethan, nie ma sensu komplikować życia sobie i innym. Spróbuj się dostosować. Przestań bujać w obłokach. Zacznij żyć rzeczywistością. To właśnie rozumieją inni. Rzeczywistość.
Ethan, mówiłem ci, żebyś się tu nie kręcił. Do cholery, słuchaj, tu jest niebezpiecznie. Przeczytam twoje opowiadanie później, okej? Tylko nie mów matce, że tu jestem, dobra? A teraz idź. Wracaj do domu. Musiał uciec gdzie indziej. Zresztą po co miałby przychodzić akurat tutaj? Szlak. To na pewno szczury. Nie, nie wydaje mi się. To tylko dziecko, niczego nie naruszył. Po prostu znalazł pokój w starym domu. To wszystko. On jest ceną, którą musimy zapłacić. Jadę na górę. Uśpiony nie może dłużej śnić. Już nam nie ucieknie. Czas, by uśpiony się obudził. Missy, posłuchaj samej siebie. Nie, widzę wszystko tak wyraźnie. Uśpiony żyje we mnie.
Jesteś chora. Wszyscy jesteśmy. Dale, co się dzieje? Dale. Dale, co ty wyrabiasz? Naprawiam. Coś. Dale, ty nędzny tchórzu! Wypuść mnie! Uśpiony musi się przebudzić! Uśpiony musi powstać! Uśpiony musi powstać! Uśpiony musi powstać! Gdzie mama? Słyszałem jej głos. Ona ciągle cię szuka. Musisz stąd iść. Wiesz, którędy. Przez tamtą wodę? Wygląda, jakby się gotowała. Nie, nie gotuje się. To tylko zwykła reakcja chemiczna. Mamo! Mamo, gdzie jesteście? Zajmę się twoim bratem. Idź już. Nie zabił swojej żony. Nie była już sobą. Podobnie jak on. Coś żywiło się tym cierpieniem i śmiercią. Coś rosło w siłę. Wyczuwałem dwa rodzaje ciemności w Red Creek Valley. W pierwszą można było wejść i przy odrobinie szczęścia wyjść z niej. Druga była głębsza, przytłaczająca, nieprzenikniona. I chciałabym sobie poszedł.
moja matka? Czemu stoisz uśpionemu na drodze? Zdarzył się wypadek, Travis. Odłóż siekierę. Wypadek. Nie chciałem jej skrzywdzić. Nie byłem sobą, nikt z nas nie jest, odkąd Ethan znalazł ten pokój. Gdzie Ethan, do jasnej cholery, mów! Dobrze, już dobrze. Chcę spalić pokój Van de Griffa. Słuchaj, Travis, po prostu... Zostaw mnie! Jezu Chryste... Uśpiony wybiera nosicieli. Wiedziałeś o tym? By spełniali jego życzenia. Wybrał mamę, wybrał mnie. Synu, nie chcę cię skrzywdzić. Myślisz, że ocalą ci nożyczki? Tak. Mogło być inaczej. Mogłeś pomóc uśpionemu. Pomóc nam. Ale mama ma rację. Jesteś tchórzem. I wkrótce znów spotkasz się z Ethanem. Ty go przywołałeś, nie ja. Travis, możemy się go pozbyć. Wiem dokładnie, z czym mamy do czynienia. Tylko musisz przestać go słuchać. Ten cały uśpiony żywił się nimi. Ich nienawiścią, ich nieufnością. Ojciec Ethana sądził, że samobójstwo nie zaspokoi tej istoty. Ale zaspokoiło. Czułem, jak to coś siedzi tam, niczym tłusta żaba i trawi.
ognisko. Czułem jego obecność. Był jak iskra w ciemności. Pozna mnie. Będzie wiedział, dlaczego przyszedłem. Z nim! Ja muszę zniszczyć ten pokój! Korwus! Przykro mi, Itan. Nie mogę ci na to pozwolić.
Itan, pokonałem go. Już dobrze. Dziadku, nie podchodź! Twoja babcia, Gail, obroniła mnie przed nim. Teraz mogę ci pomóc. Znalazłem dziennik Van de Griffa. Napisał, że ktoś musi cierpieć, by uśpiony się przebudził. Patrz! Wcale go nie zbudziłem, kiedy znalazłem ten pokój. On się dopiero teraz budzi. Van de Griff nie zabijał ofiar. Sprawiał, by jak najdłużej cierpiały. Tego właśnie chce uśpiony. Musimy dostać się do tego pokoju. Przycisnę się. Dziadku, nie! Gail, musi tak być. Uśpiony nie może się obudzić. Spalenie pokoju nic nie pomoże, Itan. Uśpiony jest już w nas. Dziadku, cofnij się! Wszyscy musimy umrzeć. Nawet ty. Nawet ja. Itan, obudź się. Cóż, dzieciaku, to było coś strasznego, ale już po wszystkim. Pol Prospero? Pan naprawdę tu jest? Przepraszam, Itan. Przybyłem późno. Za późno. To prawda. Jest pan za późno. Tutaj. Znowu. Znałem tę opowieść. Była tak samo Itana, jak i moja. Ale nie miała zakończenia. Jeszcze nie. Boże, Itan, ty znowu tutaj. Nie było cię na kolacji. Starzy są nieźle wkurzeni. Wszędzie cię szukali. Idź sobie, Travis, daj mi spokój. Ej, mamo! Tu jest! Kochanie, uważaj z tą lampą. Dale, co jest z twoim dzieciakiem? Bas grze po ścianach, pisze te swoje bzdury. Co to kurwa ma być? Itan, na litość boską, gdzieś ty się podziewał?
Przepraszam, pisałam dzisiaj nowe opowiadanie. Jak długo mnie nie było? Przygody Pola Prospero, detektywa mistycznego. Skąd ty to bierzesz? Tato, proszę, czy możesz zabrać stąd Travisa? Bazgrze po ścianach. Co to w ogóle za błazenada? Chad, zamknij się. Wychowałeś sobie małego pedała, Dale. Chodź, Travis, idziemy. Pedał. Ethan, jesteś pedałem. Travis, przestań. O Jezu. O, w mordę. Szybko, na zewnątrz. Ethan, nie chowaj się, tam zatrujesz się. O Jezu, no... Co teraz? O Boże. No co teraz? Pisałem o tobie, ale nie wiem, czy to ja cię stworzyłem? Jestem tu, a reszta nie ma znaczenia. Nie mogę jeszcze iść. Muszę skończyć opowiadanie o tobie. Napisałem opowiadania o wszystkich. Wiem, ale moja historia dobiegła końca. I to była świetna historia. Mogę odpuścić? Możesz odpuścić. Co stanie się potem? Kolejna opowieść, mały. Cóż innego? Thank you.